Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Bloodborne i kochani, będziemy się zbliżać do końca już, bo sprawdziłem dosłownie przed chwilą status mojej paczki z Wiedźminem 3, no i już jedzie, a ja tu jeszcze Bloodborne nie skończyłem, więc dokończymy szybko Chore Loran, jeżeli już tego nie zrobiłem, no a później do Gerama polecimy, bo Loch Brzeżny, czy tam Brzeźny, no nie jest wcale tak bardzo diametralnie różny od tych innych, które zwiedzaliśmy już. Aż nadto mi się wydaje, aż nadto. Ale Chore Loran dokończę. Warstwa druga, jeszcze brakuje serca w tym wszystkim. Oczywiście znalezionego serca, a nie serca wkładanego w materiały, no bo to akurat wkładam. Serce w materiały oczywiście. Nie, dobra, rozumiem, że jeszcze dźwigni nie pociągnąłem. Ej, już pociągnąłem, dobra. To będzie nastąpi jeszcze szybciej niż myślałem, bo to chyba od razu walka z bossem, ale... No właśnie, jak zwykle... Rozgałęzienia trzeba zwiedzać. No, Benkart z Loran by się przydał. Czy tam Benkart Loran? Obojętnie. Ej, kurde, zapomniałem, że... Tutaj są delikatnie mocniejsi, bo teraz rozegrałem sobie ten brzeżny... I tam było zbyt łatwo, autentycznie. Ale spokojnie, dalej na trzy ciosy, to jeszcze nie jest aż tak źle. Tylko z bossem może być problem. Był wcześniej Rom Tępy Pająk, była bestia kleryka, ale to właśnie w Brzeżnym. Więc co może być tu? Ej, dobra, w ogóle czemu nie z halabardą, Piecho? No przecież jak widzisz, to działa. I to działa bardzo dobrze. Zwłaszcza kiedy są różnice wysokości. On nie może nic zrobić, a ja go mogę dziabnąć. Oj, albo nie. Ale na szczęście był głupią bestią i nie wykorzystał tego w ogóle. Ale przeszukać go przeszukam. 20 fiolek przyda mi się na bossa. Choć oczywiście to jeszcze nie jest pewne, że tam dojdziemy. A, nie z tej strony. A, to z tej pewnie. Będzie można jakoś obejść. Oj, pająki. To te czerwone najgorsze. Dobra, pozwólcie, że się troszeczkę oddalę. Tutaj na przykład. Dziabnę sobie fiolkę. No i teraz, spróbujemy jakoś wyminąć. Kurde, no. Ło, dużo ich. Cholernie, ich dużo, co jest grane. Dobra, no troszeczkę się martwię, że tu nie przejdę teraz. Ach, fuks. Dobra, pułapka przeciwko nim. O, kurde. Dobra, pani z łąkiem, mam nadzieję, że jest w tamtym pomieszczeniu. Ej, kurde, była! Oj nie, za dużo wszystkiego. No, a jeszcze ci się przyplątali, no i pięknie. No dobra, przydałby się teraz mołotów na sznurku, bym go sobie rzucił do tyłu. Na kurde, no. Ej, albo ty jesteś drugą z sióstr i chyba to tak wygląda właśnie. Nie, bo tak coś za dużo tych pająków było faktycznie. Tak myślałem, że może są gdzieś dwie. I faktycznie były. Nie no, chyba że to ona sobie zeszła. Aż coś mi się wierzyć nie chce. Ja jeszcze w otoczeniu tych pająków. Kurde, dobra, jedna dead, więc część pająku powinna zginąć. Kurde, akurat nie ta część, szkoda. Łoszlak. Dobra, szybko, Piechol. Pająki może nie są najszybszymi stworzeniami na tej ziemi, ale są dosyć szybkie. Kurde, ale mocno. Nie, po mnie. Dead. Ej, wcale nie. No nie wierzę, ale się udało. Dobra, ale już 12 fiolek, jak widzicie. Wcale nie jest dobrze. Gdzie jest druga baba z dzwonkiem? Dobra, tu jest jakiś przedmiot. Fiolki z krwią, akurat się przydadzą. Tu jesteś. Gin, proszę. Kurde, no... Oj nie! Wilkoła, kurde, nie! Dobra, jedna. Druga. Dobra, uciekaj. Wiesz to? Oj, szlak. I uciekaj. No ona jest sobie na jedno szturchnięcie, pchnięcie, cokolwiek, tak właściwie. Więc może pchnięciem. Dobra. I teraz tylko wilkołak. I... Ej, no co jest? Te pająki dalej tu są? Nie, no właśnie chyba znikały, prawda? Jak się teraz odwrócę, to nie będę ją peleto... No kurde! Więc jeszcze jakaś tutaj gdzieś jest. I przyzywa te stworzenia. Kurde, niedobrze. No a tędy wszedłem, o kurde. Dobra. Jestem nieśmiertelny, prawda? No. Przez tą krótką chwilę. No chciałem już sarkofag teraz. Choć nie, to jest samiuśki początek przecież. Dobra, idą za mną. No dobra, mógłbym je zabić, ale... No dobra, kit. No, kiepsko trochę. Ej, wow.
Widzieliście ten nieintencjonalny unik, jaki zrobiłem? Taki totalnie przypadkowy. Nie, nawet nieźle. Nie, tutaj było zamknięte. Nie, było zamknięte z drugiej strony, ale mogę pułapki wykorzystać. Choć nie, wilkołaka tylko kurczę sprowadzę na siebie teraz. Albo nie. Jeżeli uda mi się dobrze przebiec. Nie wiem, a znowu kula z żywego srebra, a to mógłbym w sumie użyć tego. Ej, zrobiłem kółeczko, prawda? Aha. Oj, dobrze, że byłem pierwszy, bo to by pewnie bolało. I to bolało bardzo. Dobra, to gdzieś tutaj muszą być jeszcze wrota, drzwi przejściowe, coś. Jest, są. No dajcie mi już ten sarkofag, bo chcę już... O, jest i sarkofag. No jak pięknie. Ja i tylko taki koleś? No, spokojnie chyba damy sobie... Oj, nie. Nie z tą formą, nie? Albo że... No, jeden cios tylko. No. I pięknie. Dobra, dajcie sarkofag i wychodzimy stąd. Policzymy się z bossem, a potem do Gerama. I wybrać tą właściwą opcję. Nie, bo odnośnie zakończenia sprawdziłem sobie, czy na pewno te trzy pępowiny wystarczą, żeby odbyć prawdziwą walkę z bossem. No i okazuje się, że tam jeszcze trzeba dobrą opcję wybrać. Że gdyby nie trzy pępowiny, to opcja byłaby tylko jedna, a tak będą dwie. Jeżeli cholera wybiorę tą złą, no to się kopnę w twarz. Nie wiem, aż taki wygimnastykowany to ja nie jestem, ale spróbuję, no podejmę ten trud. No kolanem się na pewno jestem w stanie zdzielić prosto w czółko. O, może to sprawdzić lepiej. Nie, bez przesad. Będę czuł wewnątrz, że to dobra opcja. No jeżeli oczywiście tutaj uda mi się przeżyć walkę z bossem. Co tam mamy? No żądną krwi bestię. Okej, okay, no to nie powinno być problemu, kochani, serio. To nie jest przeciwnik arcytrudny. Upierdliwy, ale nie arcytrudny. Dobra, mogę już ładowane? Oj, szak. No dobra, trafić można parę razy, nawet trzeba, bym powiedział. Halo, idziesz za mną? No to chodź. Ach, no ale piękny, znowu zupełnie niezamierzony unik. Ale bardziej by się przydały ataki, takie zamierzone, celne i wow, 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 moment, co tak mało ja jej zabieram? Dobra, 610, okej, ale spójrzcie, jak to mało jest z jej paska zdrowia. Ja, jest bardzo żądna krwi. Jeszcze prawie uciekła z areny. Dobra, jeszcze jeden. Dobra. I ucieczka, ucieczka. Bo ma te szarże swoje. Ej, no kurde. Oła, 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 ej. Maleńka, to bolało. Szarża? Nie. No to pozłużę ja. Coś tam machnę. Nawet najlżejsze moje uderzenie zabiera 600 punktów jej. No kurde. Powinno pójść szybko, ale wcale właśnie nie idzie. Ale na to się nadziała. Ej, jeszcze ani raz mnie to nie trafiło, ona przelatuje ode mną. Ja bym się spodziewała, że się będę turlał, kurde, w którymś kierunku. Ej, jeszcze żyję, dobra. Nie na długo. To pewne, ale... Dobra, 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 dwie. Hmm. Nie wiem, trzeba chyba bardziej inteligentnie do tego podejść. Czyli wymachiwać do oporu, ile wlezie. Nie, dobra, to był oczywiście błąd taktyczny. Ale niekarygodny, nie zostałem skarcony. Ale jak już zostanę, to zginę pewnie. Ej, no kurde, ojej, jeszcze zatrucie na to wszystko. Czy ja mam tu antidotum? Fajnie by było, abym miał. Mam, dobra. Okej, to by mnie zabiło. Muszę być naprawdę bardzo, bardzo ostrożnym teraz, no kurde. Ale nie pamiętałem, że ona zatruwa. Dobra, kit, uleczę się. No, dobra, ale teraz na tobie odzyskam, no nie ma opcji. No kurde, te parę centra... Nie! Nie! Zginąłem? Tak, cholera jasna. Dobra, jeszcze raz. Dobra, okej, teraz pamiętać tylko, żeby antidotum mieć w pogotowiu. I powinno być spoko, dobra. Już tam nie musimy iść w prawo. Tylko tutaj, prosto do bestii, więc ja od razu sobie, o, to włączę. I może też latarnię i przygotuję antidotum. No, i dzień dobry. Pozwól, że zacznę z grubej rury. O kurde! No!
Co to było? No nie wierzę. I moje tętnienie. Moje tętnienie! Przy to gdzieś tam pewnie leżało po prostu. Dobra. Za bardzo się chyba chciałem na Wiedźmina rzucić. Choć naprawdę jeszcze nie przyszedł. No ale paczka wyszła 15, a jest 18, no. Rozumiem, że nie dopłaciłem za przysłanie mi jej w weekend, bo już byście mieli ze dwa odcinki na kanale, no ale... Skąd mogłem wiedzieć? Dobra. Trudno, no to zaczynamy z czystą kartą. Żadnego bagaża emocjonalnego, że coś tam muszę podnieść z ziemi. Bo nie muszę już teraz, już zapewniłem sobie taką wygodę. Okej. Okay. No, są moje tętnienia. Och, nie chciałem tego zrobić, serio. Dobra, wszystko gra. I buczy, okej, okay, niech ona zacznie. No, kurde mol. Ale się nie trafiamy, wybitnie. Ale chyba bardziej muszę, no właśnie, agresywnie z tym wszystkim postępować. Zabić ją, zanim ona wejdzie w swoją, oj kurde, szybszą, gorszą formę. I tą bardziej trującą. A szarża? No zaszarżuj proszę. Ty płaszczu ze skóry. Dobra, dzień. No kurde, ale te parę kroków, tego się nie spodziewałem. No dobra, tego już tak, ale przynajmniej coś tam odzyskam. Oj, dobra, nie wszystko. Ale może w to wejdzie. No nie. Ale dobrze, że wtedy piechol jest pochylony, kiedy to wyprowadza. Oj nie, błąd, błąd. Ale jej, cicho, zgarnęła. Nie trzeba turnieju rycerskiej, abyśmy teraz koniami przejeżdżali. Zresztą końmi, Jezus, ale problemy z odmianą ostatnio wyrazów w języku polskim. Chyba słownik się przyda. Okej. No, to teraz odległość. Odgrywa tutaj kluczowe znaczenie. A może by tak... Oj, słabo. Oj, kurde, bardzo słabo. Wtedy ona ripostuje takim oto... zaszarżowaniem. No nie. Chyba zginę. Ale nic pewnego, nic pewnego, kochani, nic pewnego. Mogę jeszcze z tego wyjść, jeżeli trafię w antidotum teraz. Okej, okay, zbyt blisko stałem, ale... tak jest nieźle. Dobra, teraz szczerze nie wiem, co tu zrobić. Nie dać się trafić. To przede wszystkim... O kurde. Dobra, nie doprowadzić do zatrucia. To jest najważniejsze. Tam fiolki to już drugorzędna sprawa. Jeszcze mam ich 16, ale zatrucie. Bo antidotów mniej. No i teraz wejdziesz to. No kurde, widzieliście ten idealny unik z jej strony? Aj, ty bestio. No, wejdź to. No i tak jest. No to było nawet ładne. Ej, dobra. No, no, no. Aaaa. No nie, 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 nie. Ej, zginę. No kurde. Miała być fiolka zamiast antidotum, no. Dobra, no to do 4 razy sztuka chyba. Kurde, oby. Mam nadzieję, że do 4 razy. No bo kurde. Bez przesady. Naprawdę, Geram czeka i bardzo chcę go załatwić, no już może nie w tym odcinku, ok, ale już w następnym, ewentualnie za 2 odcinki, no kurde, ale... ta bestia stoi mi na drodze. Wybitnie. Ej, właśnie, moment, na bestię dobry jest ogień, szkoda, że nie mogę teraz wejść, ej, w sumie mogę. Tak trochę, w pauzę wejść. No dobra, głupota jak cholera. No, ale może nie do końca. Czego nie potrzebuję zupełnie, tej kości nie potrzebuję. Tam, jak widzicie, chodzę sobie w tle. O, szczyt. Gdzieś się zaklinowałem. Dobra, mam ognisty papier. Aha, dobre. Ej, nie trafiła mnie, nie wierzę. Ale to było szczyt, to był szczyt po prostu. W Dark Souls by to nie przeszło, takie wchodzenie sobie w menu w trakcie walki z bossem. Oj, nie. Za nic. Dobra, mam ognisty papier. Może to będzie lepiej skutkowało w połączeniu z nią. No podobnie bym powiedział. Choć to bestia. No i znowu pięknie pochylony. Oj, 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 tutaj też. Dobra. No niech cię szlak. Giń. Giń, giń, płoń. Dobra, no może jeszcze cofnę trochę. No te parę kroczków, to mnie denerwuje. Ej, co? O nie, 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 nie!
Ale ty ulecz się, piechol. No. No czemu to nie weszło i to też nie wierzę. Dobra, fajnie. Ale mam wrażenie, że to zabiera mniej niż moja magia. No i ani jedno, no. Kurde. To nie, ale czekajcie, sprawdźmy od razu. Nie czekajmy. No nie, tu jeszcze mniej. Czyli jednak ogień lepszy. No ale tutaj już trzeba mieć wybitnie antidotum przygotowane, a nie myśleć o większych obrażeniach zadawanych. No aha, no właśnie dlatego. Ale spoko, spoko, spoko. Nic się jeszcze nie dzieje. No chyba, że teraz się stanie. Dobra, o, dobra. Dobrze, że to weszło. Dobra, czyli jakby co ognisty papier, ale naprawdę bardziej się martwię o zatrucie. A, nie mogę podmienić sobie magii na ogień, dobra. No i zatruty. Pewnie zaraz też będę i martwy. No znowu, niewłaściwy dobór przedmiotów leczniczych. Najpierw fiolka, później antidotum. Ej, nie, ale wiecie co, ja to chcę zrobić, więc podejdźmy może po raz pierwszy nie samym skillem, tylko też po prostu mądrze do walki. Czyli wrzucę sobie runa odpowiednie. No kurde, to by się przydało dosłownie chwilkę wcześniej. No nie wiem kim byłeś, ale dobra, w sumie i tak. Dzięki, nie mogłeś wiedzieć, że walczę z bestią żądną krwi. Więc tak, zwiększę kondycję, to nie zostanie, ale reszta. No ten cień to ja teraz nie potrzebuję. Więc... o, odporność na powolne zatrucie plus 200. Ej, plus 100, a to było powolne na pewno. Chyba tak, ale mógłbym na przykład zwiększyć znacząco kondycję. Nie. Zatruwa, więc jeszcze w powolnym zatruciu dorzućmy. Ej, znowu mi się udało to zrobić, taki dziwny przeskok. Ni to kurczę przewrót, ni to sidestep, ni to 180 stopni, tak, jest coś dziwnego, no. Dobra, ale tylko 8 antidotów. Słabo, ale nie! Z taką odpornością powinniśmy dać sobie ra. Nie, 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 piechol. Nie, 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 nie. To była zła opcja. Ej, tam jest głębokość 4, to nie będzie ostatnia warstwa. Nie no, serio, naprawdę? To nie będzie ostatnia warstwa? Nie, to kochani, wydaje mi się, że na tym boście skończymy zabawę z lochami. Poza tym muszę się przyjrzeć, czy tam faktycznie za nim jest przejście dalej gdzieś. Dobra, ognisty papierek zarzucony. No pewnie, że jest przejście po drugiej stronie jeszcze. Kurde. Dobra, gij, nie ma na ciebie czasu. Dobra, nie, bo zaczynamy dokładnie tak samo jak drugie podejście, czyli szybką śmiercią. Moją śmiercią. Oj, błąd. Nie do końca, nie do końca. No wiem, że powinienem się odsunąć teraz, w sumie. No i dobra, zróbmy to. Ale że nawet taką bestię idzie przewrócić. To jest naprawdę bardzo satysfakcjonujący motyw. Nie, nara, 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 uciekaj, kurde! Dobra, może dwie. No, jak się mijamy, no! Oj, 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 żeby się nie zahaczyło, schody. Dobra. No to jeszcze jedno. I może tak, o. Jak to mogło nie trafić? Nie, serio, jak to mogło nie trafić? Dobra, zaczęło się zatrucie, uwaga. Dobra, muszę pamiętać, że nie ma co atakować. W momencie, kiedy... Wow, 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 wow. Ej, dobra, jest zdecydowanie lepiej. Wydaje mi się, że moje zatrucie... Nie jest tak wysokie, jakby było. Zresztą nie, chyba pasek mi się w ogóle przedłużył od zatrucia. Ej, dobra, nieźle. Dobra, proszę, zaatakuj. Dobra, może już nie. Może starczy. Nie, ale serio, musiałbym uderzyć. No i nieźle, dobra. Ojej, ale nie za długo, piechol, nie za długo. Z szacunkiem do wroga. I do jego ciosów. O kurde, dobra. No i do uników jeszcze się okazuje. Dobra, martwy czy nie? Nie, jeszcze żyje. Pewnie resztka tylko zdrowia i zaraz pewnie ją stracę, ale... Kto wie?
Ej, wiecie co? Chyba warto sobie teraz antidotum trzasnąć. Dobra, no wypadałoby to zrobić wcześniej jednak. Dobra, tym razem fiolka. Aha. No i teraz dopiero. No kurde! Dobra, znowu jestem martwy. Moja odporność na zatrucie się w ogóle nie przydała, prawie. Ej, serio, mam nadzieję, że Geram jest łatwiejszy trochę. Nie, ale naprawdę widzicie, no przecież sami, że tutaj już wykorzystują tych samych przeciwników. Ci sami bossowie po prostu. Powtórnie do rozwalenia, no nie ma co się bawić w te lochy chyba. Więc polecimy do Gerama, kochani, i skończymy serię z Bloodborne. O ile mi się udają pokonać. A coś, kurczę, się naprawdę nie zanosi. Trochę mi przykro. Myślałem, że będzie lepiej. Dobra, jesteś tu? No. No może właśnie to jest metoda na sukces. Szybkie muchacho jej zrobić, a nie bawić się w jakieś tam uniki, turlania. No patrzcie, 3091, jednym porządnym combo. Zresztą chyba się trochę pali nawet. Okej, ale jednak z użyciem fiolki. No czekaj, zawsze po takim wycofaniu była szarża. Gdzie jest twoja szarża? No zresztą. Nieważne. Dobra, nie dać się uderzyć, nie dać się złapać. Dobra, no i dzień dobry. Dobra, weszło nawet zacnie. Okej, trochę bardziej agresywnie piechot. Dobra, może mniej agresywnie. No chodź, 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 bo im jesteś bliżej, tym ja mam krótszą drogę do tego, żeby cię trafić. Ej, no kurde, długie szpony. Dobra, oj, oj, no właśnie. Tak myślałem, no ale to, że ma takie wycofania się, to jest ale denerwujące i zarazem deprymujące. Oj, ale błąd, po co? Po co to było, piecho? Bo chciałeś ognisty papier sobie zarzucić, to już rozumiem, ale... Takie marnotrawstwo fiolki. Dobra, nieźle, nieźle, dobi. Dobra, błąd, 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 błąd. Ale nie wykorzystała. Mogła zabić. No, dobrze, chociaż to jedno, ale szkoda, że znowu dałem się złapać. No nie, no kurde, no... Aj, zatrucie! No, czy mam jeszcze coś? Ej, może strój? Kurde, dobra. Ej, ale wiecie co, kochani, teraz w tym miejscu zrobię sobie przerwę, rozkminię taktykę na tą walkę. I do usłyszenia w kolejnym w takim wypadku. I mam nadzieję, że już bestia żądna krwi zginie. Wreszcie, na dobre. To już druga nasza potyczka. W sumie. Właśnie no, w sumie to teraz chyba szósta już by była. Dobra, kochani, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!